Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Paczol, mamy nowe skiny, nowy sklep, aczkolwiek są strasznie średnie te skiny. I mamy baseballistów, lotnie dla baseballistów i Kilow, który 40 razy lepszy by był, gdyby był zwykłym kijem baseballowym, a nie z jakąś taką statuetką. W ogóle dźwięk tego Kilowa. Aż boli uszy. Dzisiaj totalnie robimy taki szybki odcinek, ponieważ jestem mega zmęczony tryhardowaniem na turnieju, ponieważ już kupiłem sobie bilety do Nowego Jorku. Zaprosili mnie oczywiście, więc mega jestem zmęczony. Słyszałem, że Jabłko nie jedzie, bo nie ma tam 16 lat. I pozdrawiam, właśnie miałem pokazać, bo jesteśmy na live'ie, a że mamy drugą scenę. O kurde, znowu to zdjęcie. Livestar wszędzie. Masakra. O, mamy drugą scenę, którą przygotowałem profesjonalnie. Mamy odcinek z czatem. Czat się z wami pozdrawia, czat się z wami wita, czat tutaj wam wszystko powie, a ja w tym czasie wyjdę sobie do lobby, chyba że wam jeszcze pokażę tego skina. Bo ten skin, no, ogólnie to tak, bo nic o tym skinie jeszcze nie powiedziałem. Skin dziwny, średnio mi się podoba, ale nie jest zły, nie jest zły. Czapka spoko, włosy dziwne, dupa duża, jakieś takie rajtuski, nie rajtuski, piłeczki baseballowe jako granaty, no i taki dziwny plecak. Chociaż ten plecak jest taki zupełnie z jednej strony normalny, z drugiej strony inny. Ale no, nie podoba mi się. Nie podoba mi się plecak, podoba mi się skin tak pół na pół, powiem szczerze. Do tego, okej, okay, opuścimy grę. Dobra, ludzie tam już się pozdrawiają, ale widzę, że tam jakieś bany poleciały, więc lecimy dalej. Wchodzimy sobie, o tutaj mamy baseballistów i do tego mamy tak. Mamy faceta, który jest mega średni. Dlaczego już wam mówię, jeżeli zdejmiemy od niego plecak, to wygląda on z tyłu tak. On nie wygląda jak baseballista, tylko jak ten sędzia, który stoi za pałkarzem i łapie piłki. Czyli taki, takie popychadło. Dlatego nie kupujemy tego skina. Do tego mamy lotnię, która jest nawet spoko, jeżeli lubicie baseball, ale się otwiera jak na meczu jakiegoś strajka, czy coś takiego strzelimy. Nie wiem jak to się nazywa. Słabo. Aczkolwiek nie jest źle. Nie lubię lotni z dźwiękiem, dlatego jej nie kupiłem totalnie, nie biorę jej, nie kupuję. Nie. Do tego ten Kilow kupiłem dla testu, ale jest słaby. Jak słyszeliście, dźwięk jest słaby. Mamy do tego dżuglową zwiadowczyni, którą polecam. Jest to fajny skin za 800. I pamiętajcie o tym, żeby wpisać kod Paczol, ponieważ kod Paczol jest najlepszym kodem na świecie. Jeżeli napiszecie w komentarzu co innego, to macie bana. Oczywiście. Dobra, backblingi. Tryhardowe backblingi typu czarna tarcza, typu katana i tak dalej, oczywiście będą pasować. Fajnie babeczka wygląda też bez backblinga, z tym numerem 1 na koszulce na plecach. Spoko. Do tego, po co ja pokazuję piłkarkę, już nie wiem, ale odwala mnie od tego tryhardu, więc jak widzicie, już chyba nie jest dobrze. Okej, okay, wracamy do naszej bolerki. Jak ona się w ogóle nazywa? Szybka piłka. No to tak jak podchodzicie do klubu, w klubie do dziewczyny i ona wiesz, też wam tak... A nie, to szybki kosz się nazywa, to nie jest... Dobra, nieważne. I teraz tak, czerwona tarcza spoko, to nawet pasuje kolorystycznie, ale jest gównem, słabe, to jest dobre. No i tak to backblingi, no to wiecie, no wedle upodobań. Nie lubię pokazywać backblingów ze względu na to, że naprawdę to jest totalnie wedle upodobań, więc to co wam pasuje, to sami sobie wybierzecie. Bo i tak to co macie w szafce to wybieracie sobie, prawda? Każdy skin można sobie kupić, jeżeli wam się podoba, a backbling już się dobiera do tego. Dobra, zbierak, szkoda, że nie ma zwrotów, bo bym go zwrócił, serio. Nie podoba mi się totalnie, dlatego sobie zakładam ten. Skin może być. Skin nawet spoko. Serio, bez backblinga. Szkoda, że ma to na ramieniu. Ale tak to spoko. Okej, okay. Na sam koniec czat się z wami pożegna. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę, dzwoneczku, komentarzu, subie, dzwoneczku, komentarzu i subie. I kod patrzę w sklepie, pamiętajcie. Naprawdę już jestem zmęczony. Już mi mózg wyparował. Ale nieważne. Idę się położyć, idę się przespać. Patrzę co czat robi, że o jabłko kocha, milcie. A pogadajcie sobie jeszcze. A ty możecie sobie jeszcze popisać. Bez XD? Czy jabłko nie kocha, bo... A, i ogólnie chciałem wam się jeszcze pochwalić, jak już czat wam tam coś pokazuje. Kupiłem sobie gimbala, czyli następne... Zainwestowałem pieniądze, to po pierwsze. I następne vlogi i jakieś eventy i tak dalej będziemy kręcić na gimbalu,
który jest zajebisty. I druga sprawa, jadę na meetup chyba w Warszawie 23-26 maja, to już wam tak wstępnie mówię. Dostałem zaproszenie, więc się tam widzimy. I na Fame MMA 3 się chyba nie widzimy, bo jest turniej, ale nie jestem pewien. Bo jest turniej, wolę chyba zagrać turniej, niż oglądać jakieś Godlewskie i Linkiewicz. Chociaż chciałbym to zobaczyć, ale wolę zagrać turniej i się spocić. No, tam ludzie się kochają, pozdrawiam 6C, 5B, kot w sklepie Paczol, dziękuję wam bardzo za to. Ja się z wami żegnam, mówił do was Sraczol, do zobaczenia. Idę za nimi, dziewczyna powie, że już nie chce mnie znać, bo za długo siedziałem na sklepie. Więc do zobaczenia, cześć czaty, cześć widzowie, pa pa. Nie zatrzymał się odcinek, pa pa. Muszę to ręcznie zrobić, pa pa.